Mam tutaj przed sobą wyjątkową serię wędzisk. Wyjątkową, bo bardzo rzadko się zdarza, żeby firmy wędkarskie proponowały całą serię dedykowaną do stockingu, czyli do łowienia z podchodu, do łowienia blisko brzegu. No a jednocześnie są to również wędziska, które doskonale sprawdzają się przy wywózce, przy łowieniu z pontonu. Firma Miwardi zaproponowała w tej serii cztery wędki, cztery modele o wspólnej nazwie Stocker FC. Rękojeść pokryta korkiem, bardzo niewielkiej średnicy blank. Tu nawet pierwsza przelotka zabezpieczona pianką. Przelotki SIG. No i całość blanku pokryta jeszcze dodatkowo matą węglową o takim krzyżowym oplocie, to bardzo, bardzo ciekawie wygląda. To pierwsze wędzisko o długości 3 metrów i krzywej ugięcia 3 funtów. To taki standard, standard znany doskonale, kiedy łowimy z pontonu, kiedy łowimy z wywózki. Wędzisko, które doskonale się sprawdzi właśnie w takich warunkach, a także gdzieś w miejscach, gdzie mamy dużo zaczepów, dużo drzew, łatwiej operować takim krótszym kijem. W dodatku, kiedy to są 3 funty, to jest naprawdę mocne wędzisko, z którym możemy sobie na wiele pozwolić podczas holu karpia. Ale w tej serii Stocker FC są jeszcze 3 inne wędziska. Tutaj mam drugi model. Wizualnie on się od tego pierwszego w ogóle nie różni. A jedyna różnica to jest krzywa ugięcia. 2,75 funta. Jest to wędka lekko delikatniejsza, o bardziej parabolicznej akcji. I wszędzie tam, gdzie nie ma zaczepów, gdzie mamy otwartą przestrzeń na wodzie, proponuję zastosować właśnie taką krzywą ugięcia, bo da nam to możliwość niesłychanej frajdy podczas holu. I jeszcze jedna rzecz w tych wędziskach inna niż właściwie we wszystkich. To jest klips do mocowania żyłki. Nie jest to niezbędne oczywiście, ale są tacy karpiarze, którzy go używają. Ten klips jest o wiele dłuższy niż zazwyczaj spotykamy. To jest bardzo ważna rzecz. Przy krótkim klipsie trudno jest umocować linkę i no, nie jest to zbyt dobre rozwiązanie. Ten klips jest o wiele dłuższy, daje nam większą możliwość manewru z żyłką i żyłka w tym momencie zupełnie inaczej się zachowuje niż w klipsach, które zazwyczaj są połową długości tego. Mówiłem o 4 wędziskach serii Stocker FC. 2 są długości 10 stóp, czyli 3 metrowe. No i co w takim razie jeszcze może w skład tej serii wchodzić? Kolejne 2 wędziska. O krzywych podobnie. 3 i 2,75 funta, ale jeszcze krótsze. Czyli to są wędziska 9-stopowe 2,70. Wydawałoby się, że to jest do spinningu, a nie do łowienia karpi, ale wbrew pozorom tego typu wędziska właśnie do stockingu, do łowienia z brzegu, z podchodu, takiego łowienia pod stopami wręcz, tuż przy trzcinach, znakomicie się sprawdzają. Są to wędziska bardzo lekkie, więc istotną rzeczą jest odpowiednie dobranie kołowrotka do nich, żeby po prostu nie przeciążał całego zestawu. A poza tym, kiedy łowimy z podchodu, zazwyczaj wędkę trzymamy w ręce, więc to też jest dość ważne, aby kołowrotek był w miarę lekki. Dlatego wybieram w takim przypadku kołowrotki kompaktowej wielkości, niewielkie, lekkie, które doskonale współgrają właśnie z takim krótkim, lekkim kijem. I takie kołowrotki bardzo dobrze są wyważone na nim, proszę bardzo. To jest test wyważenia, znakomicie współgra kołowrotek do tego wędziska. Natomiast ten kij 2,75 funta wydawałoby się bardzo delikatny, fantastycznie się wygina i myślę, że łowiąc gdzieś tutaj pod nogami i holując karpie, możemy doznawać wrażeń zupełnie niesamowitych. Wędziska tego typu, krótkie do stockingu czy do łowienia z pontonu, zazwyczaj mają akcję taką stuprocentowo paraboliczną. Tutaj jest również parabola, ale jak widać w części tej dolnikowej, tam gdzie jest rękojeść, jest jeszcze spory zapas mocy.
tutaj naciągając to wędzisko, widać, że ono jeszcze może pracować, to przy łowieniu na krótką linkę, bardzo krótką linkę, jest niesłychanie ważne, bo pozwala na skuteczny hol nawet bardzo mocno odjeżdżającego karpia. Łowienie z podchodu zaczyna zdobywać coraz większą popularność, a właściwie to jest powrót do mody, która kilkadziesiąt lat temu była czymś zupełnie oczywistym. No ale także te wędziska do łowienia z środka pływającego, co jest oczywiste i praktycznie każdy na swoim wyposażeniu taki kij ma albo będzie miał. Myślę, że seria Stoker FC wyczerpuje wszelkie zapotrzebowania karpiarzy właśnie na ten typ łowienia. Dwie długości, 2,70, 3 metry, dwie krzywe, 2,75 i 3 funty. Wybrać sobie można to, co najlepiej będzie nam pasować.